Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 13 sierpnia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec, zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach, nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Dzisiaj moją uwagę w tej Ewangelii zwraca obraz dziecka, niemowlęcia, który jest ilustracją tego, czym jest relacja z Bogiem. Ten obraz pomaga nam odkryć, na czym polega bezpieczeństwo w Bogu. Boga, który o mnie dba, w którego rękach jestem i mogę czuć się człowiekiem wolnym od tego całego zabiegania o to, żeby na cokolwiek zasłużyć. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.